Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dreamfall. Najdłuższa podróż. Przed nami spotkanie z Emmą, przyjaciółką Charlie'ego i April, oraz spotkanie z Charlie'em. Nie z Charlie'em, z Markusem? Tak on się chyba nazywał. Okej, po prostu mamy normalny dzień w barze, tak? Zaczął się wieczór, więc zrobiło się pełno. O. No i mamy naszą ekipę. Emma to prawdopodobnie ta w czerwonym. To tyle. Wiem, że niewiele tego i wiem też, że wcale nie musi chodzić o tę waszą April Ryan, ale chodzi z całą pewnością. Nie wierzę w przypadki, a to byłby ogromny zbieg okoliczności. Ona może próbować się z nami skontaktować, Charlie. Może potrzebuje naszej pomocy, może... Nie rób sobie przedwczesnych nadziei, Emmo. Wciąż nie wiemy nic pewnego. Przepraszam, że przerywam, ale Charlie, obiecałeś opowiedzieć, co się stało z April. Tak, to prawda. Zaginęła w bardzo dziwnych okolicznościach. W dniu, kiedy zniknęła, ścigali ją pracownicy korporacji. Do dzisiaj nie wiem dlaczego. Zaatakowali jej dom i... Emma została postrzelona, ledwo się z tego wykaraskała. April udało się wydostać, ale więcej już jej nie widzieliśmy. Wiemy na pewno, że uciekła. Zidentyfikowały ją kamery zabezpieczeń w centrum. A później dowiedzieliśmy się, że wsiadła na pokład promu zmierzającego na jedną ze stacji orbitalnych. Tam jednak trop się urywa. Tuż po tym nastąpiła awaria i wszystko... Wszystko się zmieniło. Kiedy skończył się ten bałagan, mieliśmy za dużo roboty z porządkowaniem własnego życia. Zanim zaczęliśmy jej znowu szukać... Już nigdzie jej nie było. Zniknęła. Gdyby nie rzeczy, które nam opowiadała, uznalibyśmy ją po prostu za kolejną ofiarę awarii. Jakie rzeczy? No i tu się sprawy komplikują. Mówiła o innym świecie, swego rodzaju równoległym, magicznym wymiarze. Nie wierzyliśmy. Ty jej nie wierzyłeś, Charlie. Ja nigdy nie wątpiłam w jej słowa. Dobra, ja jej nie wierzyłem. Dalej nie wiem, czy jej wierzę. I to mimo tego, co widziałem podczas awarii. Chwila. April mówiła, że widziała inny wymiar? Nie tyle widziała, co w nim była. Nazywał się Arkadia. Był taki facet. Cortez. Kawał dziwaka. Powiedział April, że dysponuje ona swego rodzaju talentem. Mocą. Do podróżowania pomiędzy światami. I że jest potrzebna. Według słów April istnieją dwa światy. Ten i ten drugi, Arkadia. Świat magii. Istnieją równolegle, wzajemnie się bilansując. Wcześniej April nigdy nie dała mi powodów, aby wątpić w jej słowa. Ale i tak podchodziłam do tego sceptycznie. Gdy wyszłam wreszcie ze szpitala, zaczęłam węszyć. Zwłaszcza, że nie chodziło tylko o jej słowa. Zoe, ona nie była jedyna, inni też byli w Arkadii. Widzieli Arkadię. Ona naprawdę istnieje. No, tego nie możemy być pewni. Wiemy tylko, że jakiś niebezpieczny dureń napchał jej głowę tymi pomysłami i... Ja to wiem, Charlie. Czuję to. A ty choć spróbuj uwierzyć. Przeprowadziłam wiele badań. Jeśli ma się dość pieniędzy, to nawet największe tajemnice daje się rozwikłać. Przykro mi, Emmo, ale to brzmi trochę... Jak majaczenia szaleńca? Z widy? Nie uważasz, że też tak sądziłam? Ile miałaś lat, gdy nastąpiła awaria? 9? 10? 10. Zapamiętałaś coś z tego czasu? Nie bardzo. Mieszkaliśmy wtedy w Londynie. Nasza okolica była przez wiele dni odcięta od świata. Ojciec chciał mnie chronić. Niewiele widziałam. Mało kto cokolwiek pamięta. Większość zapomniała lub udaje, że zapomniała. Ci jednak, którzy widzieli, czegoś takiego szybko się nie zapomina. Tylko, że różne rzeczy działy się już przed awarią. Dziwne rzeczy, takie jak sny przechodzące w świat rzeczywisty. Gdy się nad tym wszystkim zastanawiam, myślę o tym, co widziałam, czytałam, co mi powiedzieli ludzie, nie mający powodów, aby kłamać. Wiem, że April mówiła prawdę i wierzę, że wciąż tam jest. W Arkadii. No dobra, załóżmy, że masz rację. Te wiadomości, które do mnie docierają... Sądzisz, że ta zimowa okolica jest równoległym światem, o którym mówiła April? Arkadią? Nie pasuje to do mojej wiedzy o tym miejscu, ale któż może wiedzieć?
Pytanie brzmi, kim jest ta dziewczynka i dlaczego usiłuje się z tobą skontaktować? Nie znałaś przecież April Ryan. Jej imię nic dla ciebie nie znaczyło. Trafiłaś tu przypadkiem. Gdybyś nie znalazła zdjęcia i nie pokazała go Charlie'emu, nigdy byś nie poznała tej historii. Wiem, że to mało prawdopodobne, ale całą intrygę spina Reza. Artykuł, nad którym pracuję, musi mieć z tym wszystkim coś wspólnego. To jedyne rozwiązanie, jakie przychodzi mi do głowy. Twój przyjaciel dziennikarz. Dalej nie wiesz, gdzie jest? Nie, ale przy odrobinie szczęścia dowiem się dziś w nocy. Charlie, czy jest tu jakieś spokojniejsze miejsce, gdzie mogłabym porozmawiać przez telefon? Może Reza chciał się ze mną skontaktować. Zadzwonię jeszcze raz na jego komórkę. Odezwę się też do mojej przyjaciółki Oliwii z Casablanki. Może się z nią skontaktował. Jasne, możesz skorzystać z jednego z prywatnych pomieszczeń na górze. Ostatnie po lewej jest puste. Dzięki, zaraz wracam. No okej, okay. Tak więc ruszajmy do prywatnego pomieszczenia. Nie wiem, czy to jest pomieszczenie, do którego chcielibyśmy normalnie iść. Ale chodźmy. Chodźmy po prostu tam na górę. Wcześniej pewnie nie miałem w ogóle dostępu do tych schodów, tak? Nie sprawdzałem, bo domyślałem się, że nie mam takiej możliwości, więc wejdźmy do ostatniego pomieszczenia. I z tego, co rozumiem, po prostu ta awaria była czymś, gdzie te światy tak jakby się łączyły ze sobą, tak rzeczy z jednego przechodziły na drugie, coś w tym stylu. Albo widać było dwa światy, nie wiem, ale domyślam się, że... Znaczy, musiało to mieć ta awaria coś z tymi dwoma światami. A pomieszczenie po lewej i tutaj mam użyć telefonu po prostu. Więc środkowy przycisk myszy, wyciągamy komórkę i dzwonimy. Najpierw do Oliwii, tak? I potem do kogoś? Nie wiem, zobaczymy. Cześć, tu Reza, jestem zajęty... Cześć, to znowu ja, jestem poznałam Charlie'ego i poszłam twoim śladem do hotelu. Znalazłam twoją zapalniczkę i krew. Mnóstwo krwi. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku, Reza. Zadzwoń, jeśli... kiedy odbierzesz tę wiadomość. Nie mam zamiaru przestać cię szukać, ale muszę wiedzieć, że wciąż... że nic ci nie jest. Do szybkiego usłyszenia. Cześć. O! Widzę, że masz lożę VIP-owską. Markus, właśnie miałam... Dobrze się składa, bo przyprowadziłem ze sobą przyjaciół, którzy chcieliby się z tobą przywitać. Na osobności. No to troszkę nas wzięli w pułapkę. Nie wiem, jakim cudem tu weszli. Jakim cudem ominęli Charlie'ego. Ale... Nie fajnie. Wziął Charlie nas w pułapkę. Nie wiem, kasa mu niepotrzebna. Zima. Rozdział kolejny. Zoe! Tak jest. Jesteśmy w śnieżnej krainie. Nie zimno ci troszeczkę, Zoe? Gdzie ja jestem? Nie czujesz jak we śnie. Powinno być strasznie zimno, ale w ogóle nie marznę. W zasadzie nie czuję niczego. To wszystko wygląda tak... znajomo. Wizje. To jest miejsce z moich wizji. Znajdź April. Ocal April. Dobra, lecimy do domku. Tajemniczego domku dziewczynki? Nie wiem, ale patrzcie jak to... Świetnie wygląda ta lokacja po prostu. Zoe! Znajdź ją! Ocal ją! Musisz ją znaleźć! Musisz ją uratować! Ja nie rozumiem. Proszę, czego ode mnie chcesz? Znajdź April Ryan! Prędko, Zoe! Spiesz się! Ale co? Spiesz się! Idź! Ruszaj! Znajdź April Ryan! Ocal ją! Oczywiście do tego świata snu jeszcze wrócimy kiedyś. A nasza śmierć to tak naprawdę wybudzenie ze snu. Tak jakby.
Tylko że... Budzimy się w jakimś dziwnym miejscu. Tak jest. Jesteśmy w Arkadii. Zoe przeniosła się tutaj prawdopodobnie przez te dziwne rośliny, które były przysysane do niej. Przepiękna kraina. Z nieco nieprzepięknymi stworzeniami. No dobra, to nie jest prawda. To nie może być prawda. A jednak... Muszę się obudzić, albo wydostać się stąd. Muszę coś zrobić, cokolwiek. Tak więc jesteśmy w pięknym, fantastycznym po prostu świecie Arkadii, gdzie wszystko może się zdarzyć, gdzie światem rządzi po prostu magia. Weźmy sobie kamyk, już drugi tutaj do kolekcji. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Strasznie nie pamiętam tej lokacji. Oj. Będziecie ze mną walczyć. Postaram się ich w miarę tutaj unikać i po prostu ominąć no właśnie tą sekcję bez walczenia z nimi. Wspinaj się tutaj. O, w ogóle spację mogę używać. Jakoś tak odruchowo teraz spację nacisnąłem. Nie wiem, czy wcześniej używałem spacji, żeby używać akcji właśnie. A jest taka możliwość. Uciekajmy, uciekajmy. Mogę uciekać? O, czy tam coś leży? Nie, chyba. Znaczy, nie widzę do końca. Nie wiem, czy te dwa kamienie, które mam w tej chwili, mi wystarczą. Nie mogę uciec, muszę z nim walczyć. Okej, zobaczmy. Pięknie, pięknie. Nie ma problemu, po prostu seria i... Nie ma o czym mówić nawet. A szukam kamieni, bo wydaje mi się, że te kamienie mogą być dosyć ważną częścią tej przygody tutejszej. O... Okej. Troszkę niebezpiecznie, ale na szczęście żyjemy. I mamy pierwszą tak naprawdę zagadkę w całej grze, można powiedzieć. Znaczy, tak mi się kojarzy to jako miejsce, w którym pierwszy raz miałem jakiś problem, żeby coś rozwiązać. Ale najpierw zejdziemy sobie... znaczy, i tak musimy zejść na dół, bo tu nic nie ma, tak? Możemy się rozejrzeć co najwyżej tam na górze. Mamy kajak, którego w tej chwili raczej użyć nie możemy. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Ale patrzcie, jak ta kraina fantastycznie wygląda, nie wiem. Klimat, jaki ta gra ma w sobie. Nie mylę, koło wodne jest połączone z dalszymi trybami. Może to urządzenie zasilało miasto, póki było ono zamieszkane. Niewykluczone. Ale skąd wiesz, że teraz nie jest zamieszkane, czy coś? Na górze jest drewniana platforma. Musimy na nią wejść. Jasne. Ta gra ma tak fantastyczny, nieziemski klimat, że... wiele razy powtarzam coś takiego, ale... Są gry, które po prostu potrafią gracza wsiąknąć w swój świat i Dreamfall... Najdłuższa podróż jest jedną właśnie z nich i to jest uczucie, które rzadko doświadcza się po prostu w grach, rzadko sam doświadczam w grach i cieszę się, że są takie gry jak właśnie Dreamfall. A tu nie wskoczę raczej jeszcze. Tędy już jej nie wydostanę. Niestety, nic prawdopodobnie z nią również zrobić nie mogę. O, tutaj też nie widzę żadnych interaktywnych punktów. Ciekawe, ciekawe. Mogę pochodnie wziąć? Spróbujmy. Świecące jajo. Wow. To wygląda tak, jakby było częścią jakiegoś mechanizmu na przykład. Wróćmy się teraz tam. To jajko właśnie, prawdopodobnie, tak teraz patrząc, będę mógł położyć na to. To jeszcze takie ogniste rzeczy z siebie wydawało, więc... zobaczymy, co się stanie. Ja naprawdę pamiętam tą grę bardzo dobrze, ale zarazem jej bardzo dobrze nie pamiętam, więc... Takie tam. I zobaczmy, co się teraz stanie. Jakiś wielki laser wybuchnie? Znaczy, po prostu pewnie zasilanie się włączy tego młynu. I tak to będzie wyglądało. Dokładnie. Zaczęła lecieć woda z góry. I młyn zaraz powinien zacząć się kręcić. Zoe? Jestem z ciebie dumny. Czy ona nie jest urocza? No jest urocza, no jest. Nie da się ukryć, że jest. Okej, Zoe, daj mi tutaj nad sobą kontrolę. Jakkolwiek byś tego nie chciała.
I zobaczmy, jak teraz będę mógł wykorzystać nasz młynek tutaj. Prawdopodobnie będzie chodziło o to, żeby się za niego złapać jakoś na dole w jakiś sposób tutaj. Żeby tutaj właśnie się za to złapać. Nie wiem, da radę? Pięknie. I tam po prostu na górze się puści i będziemy mogli ruszać dalej. Ogólnie ten początek tej lokacji jest pełen różnych zagadek, tajemnic i tak dalej. Nie no, ta gra, całą tą grę tak bardzo wspominam niesamowicie. Każdy jej moment, każda jej chwila ma w sobie to coś, tak? Jest ciągła po prostu niesamowitość. A przeskoczysz tam? Pięknie. Dobra, mamy tu linę, żeby dostać się na dół bez problemu, tak? Tak czy nie? Znaczy, no, tam jest lina, więc... Nie wiem, czy jest jakikolwiek powód, żeby schodzić na dół, po prostu chodźmy na górę do kolejnej lokacji, miejmy nadzieję. Chyba, że będę musiał jajko zabrać. Oj, możliwe, że będę musiał jajko zabrać i potem po linie wejść. No, całkiem prawdopodobne, szczerze mówiąc, ale no, jak tak będę musiał zrobić, to tak zrobię, ale to już potem. Na razie, o, ładnie, ładnie. Gra tutaj lubi nam skipować różne rzeczy, tak jak ja lubię wam skipować różne rzeczy, więc razem tutaj się fajnie uzupełniamy. A zapisywanie gry. A tutaj nic nie zrobię oczywiście, mamy po prostu zejście tam na dół, tak, płynie sobie strumyk. Wybaczcie to, wyłączę to po odcinku. Zahaczając właśnie... No, tworząc ten młynek, tak? Młyn, wprawiając w ruch. Tu musi coś być. Tu musi coś być, niestety w tej chwili... nic z tym zrobić nie mogę. Prawdopodobnie muszę przygotować tu to jajko. I to jajko tutaj posłuży nam po prostu jako pochodnia, odkrywając nam nutki. Mogę je nacisnąć. Zobaczmy, czy są tylko i wyłącznie trzy. No ten jest najniższy. O, jeśli nic więcej tu nie będzie, będę musiał jakoś odgadnąć to. A dziennik jak na razie nic nie mówi. Każdy z tych symboli wydaje inny dźwięk. No tak, ale nie słyszałem żadnego... No właśnie... Może powinnam zagrać określoną melodię. No skąd mam wiedzieć jaką? Melodię? Ale jaką? W takiej kolejności spróbujmy. Odwrotnej. No nic mi to nie mówi niestety. Jakoś tak za czwartym, piątym razem się udało. Troszkę jest z pamięci, szczerze mówiąc. Nie do końca wiem, jaka mogłaby być podpowiedź tutaj. Nie pamiętam tego za bardzo. Będę musiał to sobie sprawdzić później. A w każdym razie, no, na chybił trafił, troszkę nie fair, ale udało się. Wchodzimy tutaj. Do dziwacznego portalu. Dokąd nas przeniesie? Nie wiemy, ale Zoe bez największego tutaj zawahania do niego wchodzi. Znaczy, to ja robię w sumie, ale... Jako ona. I tutaj zakończymy sobie ten odcinek serii Zagrajmy w Dreamfall. The Longest Journey, najdłuższa podróż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pierwszy raz w Arkadii, znaczy praktycznie pierwszy poza tym małym epizodem z April w roli głównej. Jeszcze zobaczę sobie... A czy nie leży tu żaden fajny przedmiot? Mamy tu tylko żyrandol. Drewniane koło. Co to za miejsce? To musi być sen. Czy to jest sen, czy to nie jest sen? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dreamfall The Longest Journey. Pamiętajcie o zostawieniu oceny. Do zobaczenia i cześć!